robił. To być kwiecień, maj, kwiecień niż mam wiele do przodu, nie? Zrobisz tak, tak, tak. Czekaj, daj. Tylko obróć. Jeszcze raz, dziękuję bardzo. Krzysztof Wodarczyk, po przegranym pojedynku z Igorem Jakubowskim, jak się to wszystko podobało, bo w ringu była wojna prawdziwa. Tak, tak, tylko że po prostu ja się po prostu przypaliłem, żeby skończyć tą walkę wcześniej, no ale i to był mój błąd, nie? No ale od razu mu powiedziałem po zejściu z ringu, że chciałbym z nim rewanż, nie? No po prostu, żeby wyjaśnić to, weryfikację zrobić i ja będę miał taki sam okres przygotowawczy jak on, a nie, że ja będę miał 3 tygodnie przygotowania, no i nagle dostaję propozycję taką, a nie inną, nie? Ty doszedłeś do siebie po tym pierwszym uderzeniu, takim na początku prawie takie za ucho? Nie, no mi nic nie było, nie? Nic mi nie było, tylko po prostu, kurde, no, przypaliłem się, opadły mi ręce i tyle, no nie? Niepotrzebnie po prostu pozwoliłem na mój błąd z młodzieńczych lat, nie? Opuszczanie rąk i takie duperele, nie? O to modne jest, bo no właśnie, to jest błąd, a ręce to trzeba mieć wysoko przede wszystkim. Dobrze, no, powiedz, jak wyglądała ta się ma jedną. Jak wyglądała ta historia ze szczęką, bo trzymałeś ochraniacz tak, wysunięty właśnie do połowy, sędzia puszczał walkę, ja w ogóle no pierwszy raz już taką historię widziałem na oczy. No właśnie, właśnie chciałem sobie poprawić, no i właśnie nie miałem jak sobie poprawić, bo już musiałem się bronić, no bo musiałem się osłaniać jakoś, żeby po prostu wsadzić sobie ją do końca, nie? A nie myślisz o tym, że przyklęknąć, nie cokolwiek zrobić? Nie, ja tam nie przyklękam. Ja wolę w ryj dostać niż przyklęknąć. No widziałem, że taktyka była taka, żeby żadnego kroku w tył nie zrobić. Nie, nie ma takiej opcji. Ci co ewentualnie rewanż z Igorem Jakubowskim tak, cię interesował, jak go w ogóle oceniasz? No bo to jest olimpijczyk, na pewno tak, śledziliście tak swojej kariery na ringach amatorskich. Nie, no, ja akurat nie zawracam sobie głowy takimi rzeczami. Patrzę tam, owszem, patrzę jak to boksuje, ale nie przyciągam tego tak bardzo do uwagi, ale właśnie i też właśnie mój jest błąd, że ja się za bardzo po prostu przypalam. Nie, że przypalam, tylko po prostu mam z tym problem, żeby wyczuć sobie elegancko i to jest mój błąd, nie? No dobra, to dzięki, życzę powodzenia w kolejnych walkach. No spokojnie, wiadomo, nie? Dziękuję.